Mitologia świata predatorów to zbyt obszerny temat, by w niego wnikać, a co dopiero omawiać w króciutkiej recenzji. To, co musimy wiedzieć, to to, że najpierw jeden został zabity przez Arniego, potem kolejny przez Donalda Glovera, potem okazało się, że ci kosmici Ziemię odwiedzali już wielokrotnie, a jeszcze później dowiadujemy się, że budowali sobie nawet piramidy i walczyli z obcymi. Żeby tego było mało, niektórzy ludzie są sprowadzani na inną planetę, by stali się zwierzyną łowną dla predatorów. Boy, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand fast. Jak do tego ma się Predator? Sequel, reboot. Nie, sequel Shane'a Blacka? Nie jest to do końca jasne, poza tym, że na pewno jest to wszystko jakoś połączone. Akcja dzieje się w czasach współczesnych. Na ziemi ląduje uszkodzony statek Predatora, ten zaś cudem uchodzi z życiem podczas konfrontacji z Quinnem McKenną, byłym rangerem. Główny bohater próbuje ukryć nowoczesną, obcą technologię w pobliżu swojego rodzinnego domu, a tajemnicza organizacja postanawia położyć swoje łapska na przybyszu z kosmosu, by zbadać jego obrzydliwy pysk. Tymczasem w kierunku Ziemi zmierza kolejny niezbadany obiekt. Predators exploit weakness, tracks its prey like a game, seems to enjoy it. That's not a predator, that's a sports hunter. Well, we took a vote. Predator's cooler, right? Fuck yeah. Po Shane'ie Blacku, scenarzyście Zabójczej Broni i reżyserze m.in. Kiss Kiss Bang Bang i wybitnego The Nice Guys, można było spodziewać się przede wszystkim sporej dawki przemocy i jeszcze większej ilości humoru. Na tym polu trudno mówić o rozczarowaniu. Film jest zaskakująco zabawny i w bardzo ciekawy, choć także charakterystyczny dla tego reżysera sposób, łączy humor z gorową estetyką. Co ciekawe, zamiast kolejnej kupy mięśni, Black stawia na bohaterów wykolejeńców, czyli bandę żołnierzy z zespołem stresu pourazowego, którym na pomoc przybywają biolożka oraz chłopiec z Aspergerem. Taki miks stanowi źródło nieskończonej ilości dowcipów, a aktorzy w tych rolach spisują się znakomicie. Brylują przede wszystkim Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key i znany z oscarowego Moonlight Trevante Rhodes. This fucking guy is crazier than the rest of us. The fuck was that? That's the thing that killed my man. Alien. Ale to by było na tyle z pochwał, bowiem same starcia z tytułowym bohaterem pozostawiają naprawdę sporo do życzenia. Są zrealizowane raczej bez większego polotu, zaś pojedynek z kosmicznymi ogarami, które pomagają łowcom w złapaniu bohaterów, to już popis źle zrealizowanych efektów specjalnych. Na szczęście jednak cała fabuła mniej więcej się klei, konflikt zaostrza się nie tylko między ludźmi a kosmitą, ale także między głównymi bohaterami a rządową jednostką badawczą. Wtedy akcja znów zaczyna być intrygująca. Niestety jednak wejście w trzeci, według Blacka całkowicie przerobiony akt, nieprzyzwoicie wręcz podkręca akcję. Nagle amerykańskie przedmieścia zastępowane są dżunglą, a jakże, a bohaterowie znów będą walczyć w ulubionym predatorskim habitacie. Oczywiście fani serii będą mieli się czym nasycić. Nawiązań do pierwszej i drugiej części jest parę. Mamy kilka artefaktów z poprzednich filmów oraz co najmniej jeden kultowy cytat. Nawet jeden z bohaterów grany przez Jake'a Buse'ego jest synem postaci granej przez jego ojca Gary'ego Buse'ego w drugim filmie. No, nie mówiąc o tym, że Shane Black przecież zagrał w pierwszej odsłonie Predatora, w której zginął błyskawicznie. Głównie dlatego, że sypał średnimi żartami. Krew więc tryska, pada mnóstwo faków, a zabawy, przynajmniej do czasu, jest co niemiara, ale ostatecznie Predator nie potrafi usatysfakcjonować ani fanów gatunku, ani tym bardziej fanów franczyzy. A przecież seria ta, przynajmniej w założeniu, miała dopiero co wystrzelić. Zamiast więc zamkniętej fabuły, dostajemy kolejny wstępniak do sequela. Reboota? Nie, na pewno sequela. Warto docenić odwagę w stworzeniu filmu z kategorią wiekową R. Tak, patrzę na ciebie, Venomie, ale nie wróżę przyszłości tej serii. Może jednak lepiej, by Shane Black zabrał się za to, w czym jest najlepszy. Ciętych, brutalnych komediach kryminalnych. A jak wam podobał się nowy Predator? Czy ciągłe wracanie do tej serii ma sens? Dajcie także znać, która filmowa interpretacja odpowiada wam najbardziej. Dzięki wielkie za słuchanie i oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.